Sympatycy amatorskiej piłki nożnej jak co niedzielę sprawdzają swoje umiejętności w jaworznickiej lidze szóstek Salos. Szeregi Salosu tworzy kilkanaście drużyn piłkarskich. Mecze rozgrywane są na Orliku przy szkole podstawowej nr 7 w Jaworznie. O to, co przyciąga na boisko zawodników niemal w każdym wieku, zapytaliśmy przedstawiciela Salosu. Każdy młody czy starsza osoba lubi się rozruszać w wieku i młodszym, i starszym, i bardzo starszawym. Więc myślę, że ta organizacja tutaj Orlikowa jest taką specyficzną sportową rywalizacją, gdzie można w różnym wieku pograć w piłkę i pobawić się. Weekend niedzielny. Tutaj w tym momencie trwają rozgrywki pierwszoligowe, gdzie trzy drużyny z kompletem punktów po czterech kolejkach. To jest SWA, to jest PSV Podlęże i Young Boysi, gdzie mają po 9 punktów. PSV już w dniu dzisiejszym wygrało mecz, więc ma kolejne 3 punkty. Natomiast w drugiej lidze po czterech kolejkach Organika Azot ma komplet punktów i bez straty jak do tej pory bramkowej. Jaworznicka Liga Szóstek to już pewna tradycja. Najwięcej rozegranych meczów, bo aż 254, ma na swoim koncie drużyna Oldboye Dąbrowa Team. Czy obecnie któraś z drużyn ma szansę przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę i objąć pozycję lidera? O tym z całą pewnością dowiemy się podczas następnych kolejek pierwszej i drugiej Ligi Salosu.